tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwa z browaru Meisels und Friends. Meisels and Friends. Dostałem je przesyłką, taką, nie wiem, czy to dla uczestników brałby wiale, czy dla piwnych blogerów, czy na jakie było kryterium, ale bardzo dziękuję. Co prawda, niestety musiały odczekać swoją kolejkę na degustację, bo po prostu nie było kiedy. Pierwsze przyszło to Hopfenreiter i to jest, to akurat mam, odnalazłem list, jest 4 maja wysyłka. Natomiast te dwa przyszły jakieś tam, nie wiem, dwa tygodnie później, czy miesiąc później, jakoś tak. Co my tutaj mamy? Mamy, to jest Double IPA, tutaj mamy IPA i tutaj mamy Weizen IPA. Czyli trzy piwa mocno chmielone, ale po niemiecku na każdym jest napisane, że jest zgodnie z Reinheitsgebot. Na każdym jest coś napisane, ciekawostka, że jest to Mehrwegflasche, czyli że jest to butelka zwrotna. Można? Można. To może o Hopfenreiterze na końcu, bo jest najmocniejszy. Zaczniemy oczywiście od najlżejszego piwa. Jest to Citrilla. Citrilla jest to, jak powiedziałem, Weizen IPA. Ma 13,8 13,8% Stammwürze, czyli 13,8 plato. 37 IBU, IBU, 6% alkohol. Crossover aus bayerischem Weißbier und amerikanischem India Pale Ale. Die Hopfen Citra und Amarillo geben unserem Citrilla seinen Namen. Czyli połączenie chmieli Citra i Amarillo dało naszej Citrilli jej imię, czyli jest to Citra Amarillo, tak? Citra Amarillo, Citrilla. No i tutaj mamy, że powinna być Bombe, Frucht Bombe, frische Aromen nach Ananas, Limette und leckerer Mango dominieren unser Citrilla, czyli ananas, limetka i mango. Data przydatności jest do 3 lutego 2017 roku. I tutaj małe wyjaśnienie. Weizen IPA, czy American Weizen, bo takie też na przykład piwo było z Dr. Brew, nie ma nic wspólnego z American Wheat. Dlaczego? Chodzi o to, że jest to Weizen, czyli na drożdżach weizenowych, typowych dla piw w stylu bawarskim, czy dla pszenicy w stylu bawarskim, która powinna mieć nuty bananów, goździków, ale oprócz tego mocne chmielenie amerykańskim chmielem. Natomiast w przypadku American Wheat drożdże powinny być neutralne, wtedy nie mamy goździków i bananów. Kapsel firmowy, żółty, no dosyć ładny, Meisels and Friends. Tu mi się to akurat trochę sklarowało, więc może spróbuję go troszkę zabełtać. Też nie chcę za dużo wylać, bo żeby mi zostało na outro. Dobra. Dobra. O. Więc tak, barwa złote z takim ładnym, równomiernym zmętnieniem, niezbyt mocnym zmętnieniem, drobno-pęcherzykowa, śnieżno-biała piana. No i mamy banany, goździków mniej i owoce, bardzo dużo owoców z chmielu. Cytrusy, taki bardzo dojrzały. Bo ten banan się miesza trochę z tymi cytrusami, czyli na przykład z grejpfrutem, z pomarańczą, i on daje takie wrażenie takiego bardzo dojrzałego, nieco już podfermentowanego grejpfruta. Jest taka lekka kwaskowość, która jest typowa dla pszenicy, a niekoniecznie pochodzi od citry. Muszę powiedzieć, że bardzo dobry aromat. Pierwszy raz tak dobre połączenie bananów i cytrusów
Chociaż to oczywiście wydaje się, że to jest naturalne, tak? Czyli niemiecka multivitamina w szklanej butelce. Exotic. Albo tam, no multivitamina, nie? Do pełni szczęścia brakuje goździka. Piwo jest gładkie. Z niezbyt wysokim wysyceniem. W smaku mamy trochę goździka. To jest 6%, także nie tak mało. Lekka kwaskowość, typowa dla piw pszenicznych. I lekka taka, znaczy właściwie to nie lekka, jak na Weizenat nawet dosyć spora, goryczka. Może zaznaczona tylko, ale jednak jest. I niestety lekka alkoholowość. Lekka alkoholowość, no co w Weizenie, no umówmy się, przeszkadza. Taka nuta trochę Weizenbockowa, mimo że to jest no niecała czternastka, więc no do Weizenbocka trochę brakuje. Ale generalnie bardzo dobre połączenie właśnie bawarskich drożdży i amerykańskiego chmielu. Niezłe, naprawdę niezłe. Dobra, drugie to jest IPA, no klasyczne po prostu. Klasyczne IPA, Enjoy the Hoppy Side of Life, Meisel and Friends, 14,4, 14,4% Stammwurz, 50 IBU, 6,3% alkohol. Co my tu mamy? Nie wiem, dlaczego nie mam tutaj na etykiecie napisane, a zgubiłem list, ale jest, że jest mocno takie cytrusowe, gorzkie, pure awesome. To już im zabrakło niemieckich tych wyrazów. Też do 3 lutego 2017, czyli w tym samym dniu musiał być rozlew dokonywany, tylko 2 godziny później, bo tu mamy 16.33, a tu mamy 18.37. Kapsel też identyczny, tyle że czerwony. Bardzo ładny zresztą. Meisels and Friends. Meisels and Friends, Beer von and Friends. Bire von starkem charakter, czyli piwo z takim mocnym charakterem. Czy piwa. I to jest ciekawe. Jest chmiel, ale jest też taka nuta karmelu i to takiego fest przypalonego karmelu. Piwowarzy domowi mogą to skojarzyć albo z jakimś karamunichem. I to karamunich 3, coś takiego. Czyli mocna nuta palona, ale jednak nie czarna, nie kawowa, ale właśnie taki przypalony karmel. Ciekawe. Natomiast tutaj w wyglądzie nie mamy jakiegoś wielkiego przyciemnienia, na które by wskazywało to te nuty karmelowe. Delikatne zamglenie, ale bardzo delikatne. Barwa bursztynowa z drobną taką pianą, drobną pianką śnieżno-białą, no, dobra, kremową, z drobnymi pęcherzykami. Bardzo ładną. No tu już mamy IPA, mamy chmiele amerykańskie, chyba amerykańskie, bo mówię, tutaj nie wymieniono na etykiecie, a list mi gdzieś zaginął. Czyli są cytrusy, są takie dojrzałe owoce tropikalne. No i ten przypalony karmel. No, tutaj trzeba powiedzieć od razu, że jest dosyć zachowawczo, jeżeli chodzi o goryczkę, bo goryczka w IPA się zaczyna od 45, tu jest 50. No i nie może być jej dużo. No jest zaznaczona ta nuta takiego ciemnego słodu karmelowego, takiego trochę przypalanego. No specyficzne to jest. To nie jest na pewno w amerykańskim stylu.
To nie jest też angielskie, bo w Anglii jednak te słody krystal, czy te karmelowe słody, one zwykle są trochę no, bardziej idące w taki, jak to powiedzieć, no karmel zwykły, nie przypalony karmel. To są nuty takie, które się pojawiają gdzieś w jakiś, no w zasadzie no, w Old Ale'ach może. Może w jakichś ESB, ale nie w IPA. Takie troszkę słodyczy. Tutaj nie jest za głębokie odfermentowanie, bo z 14,4 mamy 6,3, a tutaj z 13,8 mieliśmy 6, także no praktycznie na zbliżonym poziomie. No szaleństwa nie ma, natomiast da się to pić. Da się to pić, jest to... Jest trochę goryczki, jest trochę owoców. No i jest ten dziwny, ale wyróżniający je aromat tego właśnie przypalonego karmelu. No i Hopfenreiter, czyli chmielowy jeździec. Mamy tutaj takiego, prawda, nie wiem, ni to Zorro, ni to nie wiem, który dwie wielkie takie szychy jak melony przytrzyma. Ma tą pelerynę spiętą gwiazdą, znaczy właściwie taką... broszką, czy nie wiem czym, czy takim spinką w kształcie, znaczy w kształcie koła i wpisaną gwiazdą. Jest to gwiazda sześcioramienna, co można by zinterpretować jako gwiazdę Dawida. W zasadzie jest identyczna z gwiazdą Dawida, poza tym, że chyba gwiazda Dawida to jest kontur, a to jest ten, ale nie jest to gwiazda Dawida, albo nawet jeśli jest, to nie ma ona konotacji jakby judaistycznych, tylko chodzi o to, że to jest tak zwana gwiazda piwowarska. To są dwa trójkąty wpisane w siebie i one mówią woda, słód, chmiel, powietrze, czyli drożdże, ogień i ziemia. Coś takiego. Coś w ten deseń. No, mogłem poprzekręcać, ale generalnie taka jest mniej więcej idea. No i dostałem tutaj, prawda, list. O co tu chodziło? Chodziło o to, że zebrali się piwowarzy. Każdy z nich zna tylko część tajemnicy i zebrali się w Majzelsie, żeby uważać double IPA. I co jest ciekawe, oprócz tego, że tutaj zebrali, jest okolicznościowe zdjęcie. Byli piwowarzy z browaru. Aha, no co jest ważne? Ważne jest to, że każdy z nich musiał przykitrać, przywieźć chmielu. To jest trochę taka koncepcja jak sępa żeśmy ważyli, gdzie my żeśmy nazbierali chmielu na targach, bo po prostu nie można było kupić chmielu, żeśmy nazbierali tych próbek i żeśmy uważali sępa. Niesamowita historia, bardzo, bardzo, bardzo fajna. No poza tym, co się potem działo z tym całym hejtem po tym sępie, ale historia, opowieść była piękna. No i tutaj tak, Elle przywiózł Oli, czyli Olivier Weseloch z Kerwidera, Creative Brauerei Hamburg, Amarillo przywiózł Mario z Crew Republic, Waiti i Bremling Goetz z Kamba Bavaria, Columbus przywiózł Patrick z End Union, Berlin, Hamburg, München, nie wiem co to jest za browar, Chinook i Spalter Spalt przywiózł Gizi z Holadi Birfe z Hof, i Mozaik przywiózł Mark z Bayreuther Beer Brauerei, a to chyba Meisels, tak? No i sobie tam 11 maja to trafiło do sprzedaży, 5 marca sobie uważyli to Double IPA. Double IPA ma 8,5% alkoholu, a gdzie jest ekstrakt? Nie ma ekstraktu. No. Co tu jeszcze ciekawego? No nic ciekawego. Data przydatności 3 lutego 2017 roku. No ładna etykieta. Znaczy w ogóle wszystkie te trzy etykiety są naprawdę bardzo ładne. Podobają mi się. Podoba mi się też to, że to jest butelka zwrotna.
Nie, jeżeli chodzi o design, nie czepiam się. No może ta jest nieco infantylna, taką trąci historykami dla uczniów z podstawówki z tym rycerzem, no ale generalnie nie jest źle. Mamy tutaj kapsel firmowy z takim szyszką chmielu. Szyszką chmielu, Hopfenreiter, czyli chmielowy jeździec. Nie wiem, czy to nawiązanie do jeźdźca bez głowy, czy jakiegoś innego. No i to jest bardzo podobna historia, co z tym IPA, czyli też taka nuta przypalonego karmelu. I chmiel. Chmiel, cytrusy. No cytrusy głównie, owoce tropikalne może też. I tu z kolei ja się spodziewałem barwy nieco ciemniejszej, a w zasadzie mamy identyczną barwę jak w tym IPA. Co w sumie dobrze, no, to znaczy tam mogłaby być jaśniejsza nawet, ale to znaczy, że to nie jest taki jakiś ulepkowaty ten double IPA, tylko postarali się zrobić takiego w miarę jasnego. I obfita, drobno pęcherzykowa piana. Cytrusy, białe owoce. No, takie zielone też nuty. Przyjemny. No. Poza tym, że jest lekko alkoholowe, to jest naprawdę bardzo fajnie. Nie ma tutaj karmelu, nie ma jakiejś nadmiernej słodowości, nadmiernej słodyczy. Gdyby ten alkohol był lepiej ukryty, to naprawdę byłoby to solidne, solidne piwo, takie w stylu nawet Double IPA z Kalifornii, czyli takie, które się pije jak American Pale Ale. Tylko że musiałby być lepiej ukryty alkohol i trochę wyższa goryczka. No ale naprawdę, naprawdę nieźle im to wyszło. Jak na niemiecki browar, albo jak na wcześniejsze dokonania Maisels'a w serii Maisels and Friends, to jest naprawdę nieźle. Jak na ogólnoświatowy poziom, no to oczywiście to niczego nie urywa, no ale może ta Citrilla jest w miarę rzeczywiście innowacyjna i rzeczywiście jest to ciekawe piwo. Tutaj wyraźnie czuć ten banany, w smaku goździki i oprócz tego amerykańskie chmiele. I to generalnie fajnie tutaj gra. Natomiast no, jeżeli chodzi o IPA i to Double IPA, to Double IPA jest nawet niezłe, tak? Bo można by się spodziewać, że będzie za słodkie, za ciemne, za ciężkie. Na szczęście tak się nie stało, więc trzeba pochwalić. Także w niemieckim krafcie też się dzieje. Znaczy z niemieckim rynkiem to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo oni mają wszelkie powody do sukcesu, tak? Wszelkie przesłanki do tego, żeby odnieść sukces. Czyli tak, mają duży kraj, 80 milionów. To jest drugi piwny kraj na świecie, jeżeli chodzi o spożycie piwa na głowę. Mają dużo browarów. Wreszcie no są tam też ludzie, którzy są w miarę kreatywni. Aczkolwiek problem polega na tym, że ich konsumenci są dosyć konserwatywni i skoro oni dużo wiedzą, dużo piją piwa, to im jest ciężko próbować nowych rzeczy. Jak oni dostają coś, co jest inne niż to, do czego są przyzwyczajeni, to oni mówią: ha, co to za perfumy tam w tym IPA? Piwo to ma być piwo. Ma pachnieć jak piwo. I to jest duży problem niemieckiego rynku. Po drugie, niemieccy konsumenci są przyzwyczajeni do bardzo niskich cen. Bardzo niskich cen. Tam są, cena piwa w Niemczech jest w zasadzie zbliżona do ceny polskiej i to mówimy o koncerniakach. To mianowicie kupicie tam piwo za pół euro, nawet mniej. I to jest duży problem, bo jeżeli browar kraftowy chce wyskoczyć z ceną 2, 3, 4 euro, to oni mówią: das ist verrückte.
Das unmöglich. Więc to jest trudny rynek, bardzo trudny rynek dla kraftowców. No i dlatego to się tak tam nie rozwija mocno. Ale już są zmiany, teraz trwa, czy zaczyna się jakoś niemiecki Beer Week, czy berliński, polskie browary tam jadą. No, na pewno potencjał oni mają. Czy uda im się to przełamać? Z dotychczasowych doświadczeń widać, że najlepiej piwna rewolucja się rozwija tam, gdzie nie ma niczego, albo gdzie jest tylko spalona ziemia i są koncerny, czyli Stany, Polska, Włochy. No UK jest trochę innym case'em. I tam też aż tak strasznie żywiołowo się ta piwna rewolucja, no może się rozwija, no Brewdog i tak dalej, no może się rozwija. Więc Wielka Brytania jest trochę wyjątkiem. Ale w tych wszystkich krajach z dużą tradycją piwowarską, czyli Niemcy, Czechy, Belgia, to idzie wszystko jak po grudzie tym kraftowcom. Także nam idzie to wszystko lepiej. Wasze zdrowie, Dankeschön. Für Geschenk i do usłyszenia. Prost!